To zdjęcie stało się viralem w internecie. Przedstawia ono Jasona Vukovicia, skutego w kajdanki oskarżonego, który znajduje się na sali rozpraw i ciepło uśmiecha do stojącego naprzeciw niego brata. Jason znalazł się w tym miejscu, bo dokonywał osobistej wendetty na krzywdzicielach nieletnich osób. Mężczyzna w młodości przekonał się na własnej skórze, ile bólu i cierpienia może wyrządzić osoba dorosła. Jego osobista misja, polegająca na wymierzaniu sprawiedliwości na własną rękę, była dla niego z jednej strony formą autoterapii, z drugiej natomiast idealnym sposobem na usprawiedliwianie napadów rabunkowych. Jednakże, gdy opinia publiczna usłyszała o jego historii, znalazła się cała rzesza osób, które stanęły po jego stronie, apelując do władz o odstąpienie od kary, jaka miała go spotkać. Poznajcie historię Jasona Vukovicia, samozwańczego anioła zemsty. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Nowe osoby zachęcam do zaobserwowania podcastu na YouTube i Spotify oraz oceniania go w aplikacji. To najlepszy, darmowy sposób na wsparcie. Za co bardzo dziękuję. Sonder. Poznaj nieznane historie. Jason Vukovic urodził się w 1975 roku w Anchorage, najludniejszym mieście stanu Alaska. Początkowo wraz ze swoim bratem Joelem byli wychowywani przez samotną matkę. Jednakże, gdy Jason miał 4 lata, jego mama poznała niejakiego Larego Lee Fultona. Pan Fulton mienił się jako człowiek pobożny i wraz z matką chłopców regularnie uczestniczył we mszach świętych. Niebawem para wzięła ślub, a Jason i Joel zostali zaadoptowani przez swojego nowego ojczyma. Szybko jednak okazało się, że panu Fultonowi daleko od postaw, jakie powinien reprezentować przykładny chrześcijanin. Chłopcy często padali ofiarami przemocy ze strony ich nowego opiekuna, który wychowywał pasierbów twardą ręką, regularnie wspomagając się przy tym skórzanym pasem oraz drewnianym kołkiem, którymi garbował skórę Jasona i Joela. To jednak nie wszystkie niegodziwości, które Fulton przez lata serwował swoim przybranym synom. Moi rodzice byli zagorzałymi chrześcijanami i zaganiali nas na nabożeństwa 2-3 razy w tygodniu. Możecie sobie zatem jedynie wyobrazić, jakiego szoku i przerażenia doznałem, gdy ten człowiek mnie adoptował. Przychodził do mnie w nocy i odbywał ze mną sesje modlitewne, które polegały na molestowaniu mnie. Wspominał w jednym z wywiadów Jason Vukovic. Co ciekawe, okropieństwa, których dopuszczał się Fulton, nie były tajemnicą, o której wiedzieli jedynie zainteresowani. Świadczą o tym archiwa lokalnych gazet, w których dziennikarze znaleźli wzmiankę o tym, iż ojczym chłopców w 1989 roku został skazany na karę więzienia w zawieszeniu za przemoc wobec rodziny. Jak jednak wspomniał sam Vukovic, decyzja sądu niewiele zmieniła i jego przybrany ojciec nadal wyrządzał chłopcom krzywdę. Zaś instytucje państwowe nieszczególnie interesowały się ich dalszym losem i nie kontrolowały postępowania potencjalnego przestępcy. W innym wywiadzie Jason wspomina, że w tamtym czasie podejmował się wielu prac dorywczych, takich jak odśnieżanie ulic, pomoc przy połowie ryb na kutrach czy pomoc przy wycince lasu. Robił to wszystko głównie po to, by jak najczęściej znajdować się z dala od domu, w którym przeżywał osobistą tragedię. Wsparciem w trudnych momentach był dla niego także Joel. Obu braci łączyła silna więź i starali się chronić siebie nawzajem. Nastolatkowie mieli jednak granice i wkrótce zarówno Joel, jak i Jason postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zmienić otaczającą ich rzeczywistość. W krótkim odstępie czasu obaj bracia zdecydowali się na ucieczkę i porzucenie piekła, jakim był dla nich dom rodzinny.
każdy z nastolatków obrał własną drogę, a te nie krzyżowały się ze sobą. Joel trafił do Kalifornii. Przepracował traumy wieku dziecięcego. Postawił na edukację i jako dorosła już osoba założył rodzinę i zaczął budować karierę zawodową. Dziś ma na koncie ukończone studia doktoranckie i dobrą posadę w firmie z branży IT. Do teraz korzysta jednak z usług psychologa, który pomaga mu ujarzmić powracające do niego demony z dzieciństwa. Zupełnie inaczej potoczyły się losy Jasona. Wukowicz tułał się po Stanach Zjednoczonych, nie mogąc znaleźć sobie stałego miejsca pobytu. Odwiedzał między innymi Idaho, Montanę, Oregon i Waszyngton. W każdym z tych stanów trafiał do policyjnych kartotek. Zszedł na drogę przestępstwa i zajmował się głównie rabunkami. Zaczął także regularnie zażywać nielegalne substancje. Jak sam wspomina, wpływ na obranie takiej drogi życiowej miały krzywdy, jakich doznał z rąk ojczyma. Powoli zacząłem wmawiać sobie, że jestem bezwartościowym śmieciem. To ziarno zasiane w mojej głowie w młodości wciąż kiełkowało. Nie nadawałem swojemu istnieniu żadnej wartości i nie troszczyłem się o własne życie. Zostałem złodziejem i oszustem i przez całe życie dokonywałem wielu złych wyborów. Po wielu latach włóczęgostwa Wukowicz zdecydował w pewnym momencie, że chce wrócić z powrotem do Anchorage. Nie miał zamiaru jednak przepracować tam swoich problemów i spróbować żyć jak prawy obywatel. W rodzinnej Alasce zajął się tym, co znał i potrafił najlepiej, czyli łamaniem prawa. W którymś momencie postanowił jednak, że nada swojemu przestępczemu życiu pewien sens. A przynajmniej tak miało to wyglądać z jego perspektywy. W czerwcu 2016 roku Jason Wukowicz stwierdził, że kolejnymi ofiarami jego napadów rabunkowych będą lokalni mieszkańcy, których nazwiska widnieją w Narodowym Spisie Osób Skazanych za Przestępstwa na Tle Seksualnym. Taki spis jest w Stanach Zjednoczonych ogólnodostępny. Kilka chwil spędzonych przez Wukowicza w internecie pozwoliło mu namierzyć personalia i adresy zameldowania okolicznych mężczyzn, którzy mieli na sumieniu czyny niedozwolone wobec nieletnich. Jason zapisał w swoim notesie kilka nazwisk i postanowił własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość. Przy okazji, nieco się wzbogacając. Pierwszy na jego liście był 68-letni Charles Olby. Człowiek, który 13 lat wcześniej został skazany za molestowanie swojej córki. Wukowicz złożył mu wizytę w jego domu rankiem 24 czerwca 2016 roku, zwyczajnie pukając do drzwi. Gdy Olby je otworzył, samozwańczy anioł zemsty wepchnął go do środka, a następnie kilkukrotnie uderzył w twarz. Wyjaśnił również mężczyźnie, skąd ma jego adres i w jakim celu przybył. Następnie okradł jego mieszkanie i wyszedł. Kolejną ofiarą alaskańskiego mściciela miał być Anders Barbosa, który 2 lata wcześniej dopuścił się uprowadzenia dziecka oraz posiadał w swoim domu nielegalne materiały z udziałem nieletnich. Wukowicz zawitał do jego mieszkania niespełna 48 godzin po wizycie, jaką złożył Charlesowi Olbiemu. Tym razem Jasonowi towarzyszyły 2 znajome kobiety. Mściciel steroryzował Barbosę młotkiem, grożąc mu, że jeśli ten będzie stawiał opór, to rozbije mu nim głowę. W tym czasie jedna z kobiet nagrywała całe zajście telefonem komórkowym. Następnie Wukowicz z
standardowo oczyścił mieszkanie ofiary z wartościowych przedmiotów. Na odchodne Jason naubliżał zastraszonemu Barbosie i oświadczył, że odebrał tylko to, co mu się należało, a następnie poturbował mężczyznę i uprowadził jego furgonetkę, która stała na podjeździe domu. Ostatnią ofiarą Vukovicia był Wesley Demarest, który 10 lat wcześniej usiłował wykorzystać nieletnią. Demarest, w przeciwieństwie do Albiego i Barbosy, postanowił się bronić. Zapłacił za to urazem twarzoczaszki, po tym jak samozwańczy mściciel uderzył go młotkiem. Z jego zeznań wynikało, że Vukovic podczas napadu miał do niego powiedzieć: "Jestem aniołem zemsty i wymierzę ci sprawiedliwość w imieniu osób, które skrzywdziłeś." Ostatecznie Demarest stracił przytomność po otrzymaniu ciosu młotkiem. Obudził się po kilku godzinach w kałuży krwi. Stwierdził, że z jego mieszkania zniknęło kilka wartościowych przedmiotów, w tym między innymi laptop, po czym wezwał policję. Stróże prawa znaleźli Jasona jeszcze tego samego dnia. Vukovic znajdował się nieopodal domu Wesleya Demaresta. Jego Honda Civic stała zaparkowana w jednej z bocznych uliczek. W ręce policji wpadł także notes, w którym Vukovic miał spisaną listę skazanych. Trzy pierwsze nazwiska były z niej wykreślone, lecz zawierała ona personalia kolejnych, potencjalnych ofiar poszukiwacza sprawiedliwości. Tym samym stróże prawa prawdopodobnie zapobiegli dalszej krucjacie Vukovicia przeciwko przestępcom seksualnym. "Wróciłem myślami do wydarzeń z mojego dzieciństwa i poczułem ogromną chęć działania. Wziąłem sprawy w swoje ręce i zaatakowałem trzech pedofilów." Tłumaczył później swoje zachowanie Jason, który był już wcześniej znany policjantom z Anchorage i kilkukrotnie trafiał do aresztu za drobne przestępstwa. Ostatni raz miał opuścić celę kilka dni przed rozpoczęciem serii napadów na krzywdzicieli dzieci. Ostatecznie Jasonowi Vukovicowi postawiono 18 zarzutów. Mężczyzna został oskarżony m.in. o napad, rabunek i włamanie. Początkowo nie chciał się przyznać do zarzucanych mu czynów, lecz z czasem zgodził się iść na ugodę z prokuratorem w zamian za zasądzenie mu łagodniejszego wyroku. Adwokat Vukovicia, pan Amber Tilton, twierdził, że w pierwszej kolejności jego klient powinien znaleźć się pod nadzorem psychologów i odbyć długotrwałą terapię, która pozwoli mu przepracować traumy z dzieciństwa. "Nie sądzę, by pana Vukovicia należało karać. On został już dostatecznie ukarany w swoim życiu. Cała ta sprawa ma swój początek w momencie, w którym niewinne dziecko zostało potraktowane w sposób, na jaki żaden nieletni nie zasługuje", mówił Tilton. Gdy sprawa samozwańczego anioła śmierci wyciekła do mediów, w obronie Vukovicia stanęła spora część opinii publicznej. Wiele osób uważało, że jest on bohaterem, który w obliczu niewydolności amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości wziął jedynie sprawy w swoje ręce. Użytkownicy mediów społecznościowych jednoczyli się pod wspólnym hashtagiem Free Jason Vukovic, by wyrazić swoje wsparcie dla poszukiwacza sprawiedliwości i pokazać władzom sądowniczym, co przeciętni obywatele myślą o tej sprawie. Pojawiła się nawet cyfrowa petycja z apelem o uniewinnienie alaskańskiego Avengera, jak zaczęli nazywać go internauci. Co ciekawe, większej urazy wobec Vukovicia nie chowali również Charles Olby i Anders Barbosa,
czyli dwie pierwsze ofiary, które były celem jego ataku. Obaj uważali, że ich oprawca to człowiek, który cierpi ze względu na swoją przeszłość i należy mu pomóc. Inaczej sprawa miała się z trzecim z pokrzywdzonych, Wesleyem Demarestem, który ucierpiał najbardziej ze względu na cios młotkiem, jaki zadał mu Vukovich. 68-latek twierdził, że przez to zajście doznał urazu mózgu i obecnie ma problemy, by poprawnie się wysławiać i formułować zdania, przez co stracił pracę i ma kłopoty ze znalezieniem nowego miejsca zatrudnienia. Wolałbym, by on nie przebywał na wolności, dopóki ja żyję. To, co zrobił, zniszczyło mi życie, więc myślę, że dostał to, czego chciał. Mówił Demarest w wywiadzie z jedną z lokalnych gazet. Sonder, poznaj nieznane historie. Po stronie Jasona stanął również jego brat, Joel. I to pomimo tego, że przez ostatnie 25 lat obaj mężczyźni praktycznie nie utrzymywali ze sobą kontaktów. Joel potwierdził to, o czym Jason opowiadał opinii publicznej i wymiarowi sprawiedliwości, czyli przygnębiającą historię ich dzieciństwa. Przyznał także, że sam nadal zmaga się z traumami powstałymi w tamtym okresie i stwierdził, że prawdopodobnie nigdy do końca się z nimi nie upora. Na koniec zaapelował do sądu. Zlitujcie się nad moim bratem i pomóżcie mu. Wyrok w sprawie Jasona Vukovicha zapadł w 2018 roku. Ostatecznie alaskański Avenger został skazany na 23 lata pozbawienia wolności. Sędzia Erin Marston w taki sposób uzasadniała decyzję sądu. Wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę nie jest czymś, co akceptujemy w Stanach Zjednoczonych. Nie tolerujemy tego w naszej społeczności i nigdy nie będziemy tego tolerować. Celem stworzenia rejestru przestępców seksualnych nie było umożliwienie wymierzania sprawiedliwości według własnego uznania, tylko zapewnienie bezpieczeństwa naszej społeczności. Mężczyźni, których zaatakował pan Vukovich, ponieśli karę. Byli wpisani do rejestru i obecnie przestrzegali prawa. Prokurator Patrick McKay dodawał. Pan Vukovich nie miał żadnych podstaw, by tak potraktować swoje ofiary. W dodatku wobec jednej z nich użył młotka, co zakończyło się poważnym urazem czaszki. Mamy ogromne szczęście, że nie dyskutujemy dziś o zarzucie morderstwa. Nie można wymierzać własnoręcznie sprawiedliwości tylko dlatego, że nie lubi się określonej grupy społecznej lub konkretnej osoby. Sam zainteresowany zdawał się akceptować wyrok sądu. Jakiś czas później Jason Vukovich napisał list do redakcji gazety Anchorage Daily News, w którym postanowił zaapelować do wszystkich osób, które zostały dotknięte w dzieciństwie taką samą tragedią jak on, by nie brały z niego przykładu i nie próbowały iść jego drogą. Jeżeli tak samo jak ja straciłeś swoje dzieciństwo przez sprawcę przemocy, która cię dotknęła, to proszę, nie marnuj swojej teraźniejszości oraz przyszłości i nie idź moją drogą. Bo szczerze mówiąc, więzienie jest do bani. Ja jednak rozpocząłem odbywanie kary dożywocia wiele lat temu. Została ona na mnie wydana przez pełnego nienawiści ignoranta i marny substytut ojca. Teraz stoję w obliczu utraty większości z reszty pozostałego mi życia, bo zdecydowałem się zaatakować ludzi podobnych do niego. Chcę się zwrócić do wszystkich, którzy cierpieli tak jak ja. Kochajcie samych siebie i ludzi wokół was. To jedyna słuszna droga. W 2020 roku adwokat Jasona Vukovicha złożył odwołanie od wyroku zasądzonego jego klientowi, argumentując je tym,
że mężczyzna w momencie dokonania przestępstwa cierpiał na zespół stresu pourazowego. Sąd odrzucił tę apelację, twierdząc, że nie ma wystarczających dowodów wskazujących na to, że Wukowicz w momencie dokonania napadu był niepoczytalny i działał pod wpływem zaburzeń psychicznych. Sam alaskański Avenger, będąc za więziennymi kratami, miał się zachowywać w sposób bardzo dobry. Współpracował z psychologami i angażował się w programy mające pomóc w jego resocjalizacji. Pomógł nawet w napisaniu książki, która poruszała problem wykorzystywania nieletnich. Nadal wyraża skruchę w związku z popełnionymi przez siebie przestępstwami. W mediach społecznościowych nadal można natknąć się na konta poświęcone walce o wolność dla Jasona Wukowicza. Cały czas funkcjonuje także strona jasonwukowicz.com, która informuje o tym, co słychać u samozwańczego mściciela. Za jej pośrednictwem można również napisać do niego e-mail, znaleźć adres, na który można wysyłać paczki, a także kupić poświęconą młodzież, czy wspomnianą wcześniej książkę. Internautów odwiedzających stronę wita natomiast zdjęcie skutego w kajdanki Jasona w więziennym uniformie, który znajduje się na sali rozpraw i ciepło uśmiecha do stojącego naprzeciw niego brata, Joela. Fotografia ta stała się viralem i co jakiś czas można natknąć się na nią w mediach społecznościowych. Sam Wukowicz przebywa od niedawna w niewielkiej alaskańskiej miejscowości o nazwie Point Mackenzie, na której osadzeni zajmują się hodowlą zwierząt oraz uprawą roślin. Według informacji znajdujących się na jednym z poświęconych mu kont, trwa obecnie walka o to, by opuścił zakład penitencjarny, który zamieniłby na elektroniczny dozór policyjny w postaci tzw. bransoletki z odbiornikiem GPS, zamieszczonej przy nodze. Jason, zapytany o to, jak wyglądają jego relacje z matką, nie kryje żalu. Nie mógł pogodzić się z tym, że pozostała w związku z partnerem, który był skazany za przemoc w ich rodzinie. Nie odwróciła się od niego także po tym, gdy jej synowie uciekli z domu z jego powodu. Pewnego dnia, po wielu latach bez kontaktu z matką, Jason otrzymał od niej wiadomość, mówiącą o tym, że jego ojczym nie żyje. Dodała, że zostawił dla niego list i zapytała swojego syna, czy chce go przeczytać. Jason poczuł się urażony. Odpisał, że nigdy więcej nie chce słyszeć o swoim oprawcy i że jedyne, czego żałuje, to, że nie było go w pokoju, w którym umierał, by móc napawać się jego śmiercią. Do dziś nie usłyszał odpowiedzi od matki. Żadnych wyjaśnień i żadnych przeprosin. Jason miał nadzieję na to, że jego relacje ze starszym bratem odżyją na nowo. W końcu Joel pojawił się na rozprawie i kontaktował się z jego adwokatem. Widać było, że zależało mu na jego losie. Jednak tuż po skazaniu, gdy bracia mieli okazję zamienić kilka słów, Joel przyznał, że nie potrafi odnaleźć się w tej sytuacji. Wracały do niego bolesne wspomnienia, które przez lata próbował przepracować na terapii i nie chce znów cofać się do tego miejsca. Jason, choć pękało mu serce, nie miał pretensji do starszego brata i rozumiał jego decyzję o ograniczeniu kontaktu. Jak zatem rozpatrywać przypadek Jasona Wukowicza? Czy jest on ofiarą własnej przeszłości, która pchnęła go w szpony przestępczego życia? A może cynicznym bandytą, który traumatycznym dzieciństwem chce usprawiedliwiać własne złe uczynki? Przestępstwa popełniane na osobach nieletnich to jeden z najbardziej obrzydliwych czynów, który słusznie spotyka się z powszechnym społecznym ostracyzmem.
Czy jednak w związku z tym powinniśmy patrzeć bardziej przychylnie na ludzi mieniących się stróżami sprawiedliwości i wymierzających kary na własną rękę, tak jak to uczynił Jason Vukovich? Dlaczego zatem alaskański mściciel nie skupił się jedynie na, w jego mniemaniu, ukaraniu krzywdzicieli dzieci, tylko dodatkowo obrabował ich domy? Swoją postawę argumentuje tym, że system potrzebuje zmian. I jeśli takich osób jak on byłoby więcej, to każdy kolejny potencjalny drapieżnik dwa razy zastanowiłby się przed popełnieniem przestępstwa, w obawie przed wizytą kolejnego Avengera z Alaski. Przestępca, który mieszkał w sklepie z zabawkami i seryjnie napadał na lokale McDonalda. Tę niezwykłą historię opowiedziałem wam w poprzednim odcinku Sondera, do którego zapraszam. Do usłyszenia za chwilę.